Hej, hej, siedzę sobie na blacie i piję kawę. Nie jestem już chora, ale mam katar, słuchajcie, nie wiem czy wy tak, nie wiem czy wy też tak macie, ale ja czasami mam tak, że jak psikam włosy lakierem i perfumami i nie wiem, i dezodorantem, to kicham i teraz mam taki katar. No mi przejdzie, nie jest jakieś czulenie, ale jakoś, wiecie, drażni mi nos chyba. I siedzę właśnie, piję kawę i zaraz wychodzę z domu, mam trochę rzeczy do załatwienia. Muszę iść na pocztę, czego jak wiecie nie lubię i co miesiąc o tym mówię. Muszę iść na pocztę, tak. I muszę załatwić parę spraw w mieście. I też mam nadzieję, że będę miała czas, żeby pójść na zakupy. I chciałabym iść do H&M, bo jakiś czas temu, w zeszłym tygodniu, byłam na chwilę z Tomkiem, właściwie Tomek coś tam załatwiał i tylko widziałam na wystawie takie swetry, które, słuchajcie, kiedyś, nie wiem, to już było 3 lata temu, jak odwiedzałam Karolinę w Warszawie, to ona mówi: a wiesz co, robiłam takie porządki w szafie i mam taki sweter z H&M, czy byś go nie chciała? I to był taki golf, bardzo długi, bardzo szeroki, w takim jasno, brudno, różowo, beżowym kolorze. Ja go bardzo długo nosiłam, bardzo go lubiłam, aż go, kurczę, coś mu zrobiłam. Wydaje mi się, że oblałam go lakierem do paznokci, malując, albo już nie pamiętam. W każdym razie go zniszczyłam w jakiś sposób. I teraz właśnie widziałam, że w H&M są takie same, tylko bez golfu. I nawet lepiej, bo ja nie do końca lubię tutaj. Wolę jednak tak. A w ogóle nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja w ogóle się nie obrażam, jak mi ktoś daje ubrania. Znaczy, nie wiem, to jest takie fajne właśnie, jak, nie wiem, ani nie mam z tym problemu, żeby komuś dawać, ani żeby brać, jeżeli mi się coś podoba, ani też odmówić i powiedzieć: nie, słuchaj, no nie będę tego nosić, bo też bez sensu brać, żeby komuś nie zrobić przykrości. Chociaż sama też się spotkałam z sytuacjami, że miałam coś, co już wiedziałam, że nie będę nosić, uważam, że jest fajne i komuś proponowałam i widziałam takie trochę oburzenie, więc teraz już trochę się boję, szczerze wam powiem. Ale ja nie mam, nie wiem, nie mam z tym problemu, ani się nie brzydzę, ani nic. A w ogóle to jest fajne, takie mi się kojarzy, że mam to od kogoś. No nie wiem, tak mam. Moja mama też tak marzy cały czas. Gdzieś tam daje komuś ciuchy albo, no tak, no bo czemu wyrzucać? Wiecie, czasami jest tak, że nie wiem, coś nie jest zniszczone, że albo wyrosłyśmy z rozmiaru, albo po prostu nam się nie podoba, albo stwierdzamy, że nie wiem, źle w tym wyglądamy, a komuś innemu będzie lepiej. No nie wiem, nie wiem. Nie widzę w tym nic złego. No i właśnie chcę kupić ten sweter ostatnio. Jak widzicie, cały czas chodzę, nie, chyba w tej mnie nie widzieliście, nie wiem. Albo chodzę w tej, albo w tej białej, w tej non stop w tej białej. Dzisiaj też miałam ochotę założyć tą białą, ale już mówię, nie, już stwierdzicie, że cały czas chodzę w tym samym. Są te dwie takie bluzki z Choice i bardzo je lubię. A do tego, słuchajcie, dzisiaj to jest hit, jest, który dzisiaj jest 5 listopada i mój telefon pokazuje, że jest, słuchajcie, 18 stopni. To jest hit. I nie wiem też, jak się ubrać, bo wiem, że teraz świeci słońce i jest, nie wiem, czy to widzę? Jest 18 stopni. Teraz jest słońce, no wiadomo, jak będę wracać, nie wiem, teraz po 16 zachodzi słońce, już nie jest tak ciepło, więc nie wiem, jak się ubrać, bo też nienawidzę po prostu się przegrzewać, więc chyba założę na to skórę i wezmę taki ciepły szalik, też ten z Choice, który, zresztą zrobię wam outfit, ale ostatnio w kółko chodzę, zresztą ja cały czas chodzę w tym samym, no nieważne. W każdym razie właśnie chciałam taki sweter, który będzie dłuższy, taki do pół uda, taki luźny, który właśnie mogłabym nosić do, nie do jeansów, tylko do leggingsów. I wiecie, taki look, moje te leginsy z Calcedonii, które też cały czas noszę, jakieś botki, skóra, szalik i właśnie taki długi sweter za pupę, żeby mogła, żeby mi było ciepło. To właściwie tego mi tylko brakuje. Ostatnio kupiłam ten w Zarze, taki w Sarek. Jest bardzo, bardzo fajny, ale on jest krótki, on jest taki do jeansów. I to też taki takich raczej z wyższym stanem. Tak. Szybko pokażę wam jeszcze, co mam na sobie. Chyba już tego typu outfitu u mnie widzieliście milion. Ale na sobie mam bluzeczkę w paski z Choice. Kurtka skórzana z All Saints. Ukochane rurki z
się nazywa? Z Diesla. Trampki z Zary. Szalik jest z Choice. Torba. Biżuteria, zegarek. Pierścionek. To co zwykle na paznokciach mam. Big Apple Red. Z OPI. Warkoczyk. Na pewno nic nowego. Na pewno nic nowego. Jest tak ciepło, że chyba nawet za ciepło się ubrałam. Jest niesamowite. Nie pamiętam, żeby w listopadzie kiedykolwiek było aż tak ciepło. Piękna, piękna jesień. Ciekawe, jak długo będzie tak ciepło. A ja idę na pocztę właśnie. Taki znalazłam, high-end. Myślę, że będzie ok. Jeszcze jest jakoś też nie zrobione. Kosztuje 79,90. Gdzie zakrywa futer? Tu zakrywa wszystko. Przypuszczam jeszcze, że w praniu się wyciągnie. A nie jest też taki szeroki tutaj, bo jak zakładam skórę, to wiedzę, czasami tutaj mi jest za szeroko. Chyba taki zwykły. Właśnie coś takiego chciałam. Z warkoczami. Jest trochę inny niż ten, który widziałam, ale jest milszy. Tamten też jest, ale ten jest milszy. Mniej gryzie. No i co sądzicie? Chyba ok, nie? Jeszcze znalazłam. O, zobaczcie. Ktoś mnie podgląda. Kapcie. No. Hej, hej, wróciłam z zakupów, tak jak wam pokazywałam, kupiłam sweter i te kapcie, ale słuchajcie, najlepszym zdobyczem, nie będę mi przeleścić, jest. Jedna z was mi napisała, już nie pamiętam, czy wiadomość, czy maila, że te herbaty właśnie te z Afryką, które podobno są wycofane, są w Rossmanie w Galerii Łódzkiej. Kupiłam ostatnie 3. Były w promocji, więc może wyprzedają jakieś resztki, nie wiem. Ale jeżeli je gdzieś spotkacie, to słuchajcie, pyszna jest ta herbata. To jest rooibos i to jest mango, ananas, banan i coś, nie znam niemieckiego, więc nie wiem, czy to jest jakaś mieszanka herbat rooibos, aromatyzowana o smaku ananasa, mango i banana. Więc kupiłam, chwyciłam, były tylko 3, jeszcze pytałam pani, czy nie mają więcej, a powiedziała, że nie, ale nie wiedziała, czy mnie wycofują. Z innych wycofanych rzeczy byłam w Seforze i się dowiedziałam, że wycofali aurę Swarowskiego. W Douglasie też nie ma ich, chyba w Polsce już w ogóle nie będzie mojego zapachu. I poszłam do Superfarm i powąchałam ten zapach. Kiedyś już, jak byliśmy chyba na Teneryfie, Tomkowi się bardzo podobał ten zapach. I akurat był w miarę dobrej cenie. To jest Valentina Aqua Florale, bo chyba są 2 czy 3 rodzaje tego zapachu. I 50, ała, ale się coś tu uderzyło. I 50 kosztowała 170 zł. Kupiłam jeszcze taką małą, jakąś intensywnie regenerującą maseczkę z Biowax Gold, Argan i Złoto. Moje włosy zazwyczaj bardzo lubią olej arganowy. Tak. I kupiłam jeszcze na spróbowanie taką, to są dwie maseczki, znaczy na 2 użycia, maska z tej serii mojej ulubionej, Taupe Dermo Face Rosacal, maska opatrunek wzmacniająca, łagodząca na twarz, szyję i dekolt. 8, chyba 7,99 to kosztowało. Tak, 7,99 za dwie maseczki, a druga to Joskin i tu jest pod oczy i na... O, to jest plus 50, nie zauważyłam. Przeciwzmarszczkowa duo maseczka SOS na rumień i pękające naczynka, ale to nawet lepiej. Cera wrażliwa, naczynkowa i zaczerwieniona. I to kosztowało 4,99. To Meksyk, jak możecie słyszeć w tle. Tak. No i to wszystko z moich zakupów. Bardzo mi się podoba ten zapach, tak jakby mówiłam, jakoś odchodzę już od tych mocnych zapachów. I to Coco Mademoiselle jeszcze, ale już też jest za mocne, ale ja już nie mogę strawić. Jakieś takie delikatniejsze, ten jest taki lekko pudrowy. Tak, nazwałabym ten zapach takim pudrowym, ale takim eleganckim i ma bardzo ładny flakon. Tak. I tutaj
tyłu jest mega bałagan, bo właśnie wróciliśmy z zakupów z Lidla i robię obiad. Jak widzicie, będą gnioki. I tam się zgrzeje. Także to był taki mój vlog. Mam nadzieję, że nie był jakiś krótki. Wiem, że nie lubicie krótkich. No tak, zwierzyna przyszła. Zwierzyna przyszła. Tak, taki głodny kot nie jadł od jakiejś... No, ze 4 godziny nie jadł, co? Już się tam denerwuje nadal. Dobra, słuchajcie, to wszystko na tyle. Ja już uciekam. Dzięki serdecznie, trzymajcie się. A zawsze, słuchajcie, zapominam się żegnać w vlogach. Za co was przepraszam, a dzisiaj pamiętałam. Także dziękuję wam serdecznie. Trzymajcie się, pa, pa, pa. Cześć, Ossi Volume, ta seria. Miałam też z serii takiej do włosów chyba zniszczonych, czy farbowanych, też były fajne, ale najbardziej lubię Volume, też już wam kiedyś o tym mówiłam. I powiem jeszcze raz, coś mi tutaj leci, bo stały pod